Dzień dobry, Maciek z tej strony z firmy Mavcar, a dzisiaj nagrywam auto zarejestrowane w kraju. Jest to Corsa C z 2005 roku, już po liftingu, a mam ją od znajomej, która brała ode mnie taką Fiestę w sporcie. Może kojarzycie, jak oglądacie filmy. Co o Corsie, no już rok już wam powiedziałem, jest to manual, przebieg jest to 187 tysięcy, więc według mnie nieduży, na auto ma za chwilę 20 lat, no to praktycznie wychodzi mu 10-11 tysięcy rocznie, czyli standard taką korsinkę. Silnik macie tu 1.0 na łańcuchu. O silniku powiem wam, że ona, jak ja go kupiła, bo chyba miała go 4 lata, silnik był wymieniany 2 lata temu, bo stary pobierał olej, ten chodzi ładnie, 2 albo rok temu, dokładnie nie pamiętam, mogę się dopytać. I też przy okazji, przy wymianie silnika był też wymieniony łańcuch, więc tu nie ma z tym problemów. Ładny, ciekawy czarny kolor z metalikiem, teraz akurat jest cień, to tego nie widać. Ale fajne też te fabryczne ciemne lampy. Wóz mimo tam praktycznie 20 lat na karku nie wygląda jeszcze źle, całkiem przyjemnie. Duże koła, 15, czy to prowadzi się ten dzięki temu wóz dość sztywnie. Co jeszcze mogę o niej rzec? Nie jest też taka, jak widać, poobijana, pookopywana, czy tam porysowana kluczem. I też nie jest skorodowana. Technicznie na bieżąco robione jakieś zawieszenia, takie rzeczy, żeby to auto sprawne jak dla młodej kobiety. Coś jeszcze warto dodać, no dosyć wyposażenie jest przyzwoite, bo ma sporo takich dodatków, które nie mają auta tej klasy miejskiej, czyli klima jest automat, sterowanie radia w kierownicy i jeszcze parę rzeczy, ale no, o czym oczywiście opowiem wam wewnątrz. Lampy też, jak widać, są ładne, nie jest żółknięte. Ogólnie przyjemny, tani samochodzik, bo tam będzie go można dorwać w jakichś u mnie rozsądnych pieniądzach. A teraz jeszcze widzę, że ma z przodu przeciwdzielne. No to nagrywamy wnętrze Corsy C, za dużo tutaj do rozwodzenia się nie ma, ale już opowiadam, wiadomo, deseczka auto klasy miejskiej to mała. Fotele prezentuje się tak, fotele czyste, dobrze utrzymane, nie są przetarte. Pokażę wam od razu, mój boczek też jest cały, nic nie poprzecierane. Srebrne klameczki, nie wszystkie chyba miały srebrne te klamki, te wyższe wersje wyposażenia to miały właśnie takie, albo po prostu poliftówki, nie pamiętam. Już dawno już nie handluję tymi Corsami C, ale widać, że to jest lepiej wyposażona, bo spójrzcie na środek, klima automat w takim małym autku. Radio nawet jest z MP3, tu macie też oczywiście pokazany, co leci aktualnie w radiu, bo tu nie ma wyświetlacza. No i sterowanie radia jeszcze jest tutaj, możecie sobie podgłośnić, proszę bardzo. Działa, fajnie się to prezentuje, tym się zcisza. Dalej przechodzimy na licznik z ładnymi srebrnymi obwódkami. Przebieg też widzicie, błędów żadnych nie ma. Kierownica skórzana z przyciskami. Tu często te przyciski lubiły sobie zrobić dziurę, przedzierały się, tutaj są całe ładne. A co tutaj jeszcze? Boczek kierowcy. Tak się prezentuje, jest elektryczne sterowanie lusterkami i tutaj przeciwgielne, przód, tył, włącznik świateł. Ogólnie jakichś tutaj wielkich cudów nie ma, no bo samochód nie jest z jakichś nowych lat, ale tu też zobaczcie, ładne mieszki, ładna gałka zmiany biegów, tak samo tutaj ładnie miejsce na kubek. No i nie widać, żeby tu było palone, bo jak się spojrzy tu w popielniczce, jest czysto. Z tyłu fotele standard, no i też czysty suficik. Nie będę się nad tym więcej rozwodził. Co miałem wam jeszcze powiedzieć? Pamiętajcie, akurat to autko, że jest zarejestrowane w kraju, więc macie ważne OC i przegląd, można spokojnie sobie od razu jeszcze parę na tym dni pojeździć. Cóż warto jeszcze dodać? No, na ten samochód jeszcze mogę wam wystawić gwarancję, bo jest z 2005 roku, a sam mogę wystawić do 20-letnich samochodów, więc tutaj możecie sobie ją wykupić. I chyba tyle. Jeżeli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Jeżeli macie pytania, to oczywiście komentarz lub media społecznościowe, takie jak Mavcar Auta na Instagramie lub też na Facebooku. A jak chcecie zobaczyć, co mam innego w ofercie, to wbijcie na mavcarautomoto.pl. A jeżeli auto z filmu się sprzedało, a szukacie czegoś podobnego, nie ma problemu, mogę wam czegoś poszukać na zamówienie lub sprzedać to, co mam aktualnie w ofercie. Pozdrawiam, cześć!